Mamy takie zadanie, w poniższej tabeli podano niektóre wartości funkcji g, o której wiadomo, że jest różniczkowalna dla wszystkich argumentów rzeczywistych. To jest bardzo ważna informacja. Jest ta tabelka, no i pytanie, czy możemy powołać się na twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej, aby uzasadnić, że równanie g' od x, czyli równanie na wartość pochodnej funkcji, ma na pewno rozwiązanie w przedziale x od minus 18 do minus 16. Czyli mamy taki przedział, od minus 18 do minus 16. No i wiemy, że ta funkcja jest różniczkowalna dla wszystkich argumentów rzeczywistych. Jeżeli jest różniczkowalna, to tym bardziej jest ciągła. Czyli jest ciągła na tym interesującym nas przedziale. Jest ciągła na tym przedziale. No, jest, jeżeli jest różniczkowalna dla wszystkich argumentów, argumentów rzeczywistych, no to jest też różniczkowalna na tym naszym przedziale, no i zwykle rozważa się y różniczkowalność na otwartym przedziale, na wnętrzu przedziału. No i to są te założenia, które występują w twierdzeniu o wartości średniej Lagrange'a. No więc widzimy, że na pewno ta pierwsza odpowiedź nie jest poprawna, dlatego że funkcja jest różniczkowalna w tym przedziale, ponieważ jest różniczkowalna wszędzie. No dobrze, teraz musimy w takim razie sprawdzić drugie założenie twierdzenia Lagrange'a, mianowicie czy średnie tempo zmian funkcji w tym przedziale. Jest równe 50, żeby się móc powołać na, na ten argument, no to musimy to sprawdzić. Średnie tempo no to, czyli zmiana delta Y przez delta X, zmiana wartości przez zmianę argumentów. No to popatrzmy, jakie tutaj są wartości, czyli w tym przedziale, tutaj mamy podane na końcach przedziałów mamy podane wartości, czyli musimy od wartości na końcu przedziału. Odjąć wartość na początku, czyli tutaj mamy 30, tutaj mamy minus 16 i musimy odjąć odpowiednie tutaj minus minus 20, odjąć minus 18. No i wykonać to obliczenie. Czyli tutaj mam w liczniku 30, odjąć minus 20 to jest 50, a w mianowniku mam minus 16, odjąć minus 18, czyli dodać 18 to jest 2. Czyli widzimy, że ta to średnie tempo zmian jest równe 25, czyli ono nie jest równe 50. Czyli nie możemy się powołać na twierdzenie Lagrange'a, dlatego że te liczby nie są takie same. Czyli tutaj odpowiedź jest, że nie. Średnie tempo zmian w tym przedziale nie jest równe 50, czyli nie mamy prawa powoływać na twierdzenie Lagrange'a. Zobaczmy teraz drugi przykład. Ten drugi przykład jest bardzo podobny. Znowu mamy funkcję, tym razem nazwaną f która jest różniczkowalna dla wszystkich argumentów rzeczywistych, czyli nie musimy się martwić o ciągłość i różniczkowalność tej funkcji w tym interesującym nas przedziale. Tym razem mamy przedział od 0 do 5, no to obliczmy, jaki jest przyrost tej funkcji w tym przedziale i podzielimy ten przyrost tej funkcji przez różnicę argumentów. No to patrzymy do tabeli, tutaj mamy wartość w zerze i mamy wartość w piątce. No więc musimy te wartości na końcu przedziału odjąć od siebie, czyli od minus 15 będziemy odejmowali 30, a tutaj mamy, to jest minus 15, to jest dla 5. No i teraz musimy od tego odjąć 30, no, minus 0. No to zobaczmy, ile tutaj wyjdzie. Czyli w liczniku mamy minus 45, w mianowniku mamy 5. No to jak wykonamy to dzielenie, no to widzimy, że mamy minus 9. Czyli średnie tempo zmian tej funkcji w tym przedziale jest równe minus 9. No to na mocy twierdzenia Lagrange'a wiemy, że istnieje taki punkt x wewnątrz tego przedziału, w którym wartość pochodnej tej funkcji jest równa właśnie temu średniemu tempu zmian. Czyli w tym wypadku wszystkie założenia twierdzenia Lagrange'a są spełnione, więc oznaczamy odpowiedź trzecią. Tím razem tak.